Bardzo dużo się dzieje, żeby Gdańsk był drugim Hamburgiem. Inwestycje, które zostały zrealizowane do tej pory na kwotę 250 milionów euro, pozwoliły Gdańskowi na zwiększenie możliwości przeładunkowych do 1 miliona TU, czyli kontenerów. Przygotowujemy kolejną fazę inwestycji, która zamknie się w kwocie 280 milionów euro i dzięki tej inwestycji zdolności przeładunkowe Gdańska wzrosną do 4 milionów kontenerów rocznie. Dla porównania powiem Państwu, że Hamburg w tej chwili moce przeładunkowe ma na poziomie 8 milionów, czyli my jesteśmy w stanie w ciągu trzech lat dojść do połowy tego, co ma Hamburg i co Hamburg budował przez lat 30. To, że w Gdańsku powstał terminal kontenerowy, zmienia ten obraz, dlatego że w tej chwili największe statki pływające na świecie, 400-metrowce, które potrafią 15,5 tysiąca kontenerów za jednym zamachem zabrać z Chin czy z Korei, sumują w Gdańsku i stąd towary trafiają do innych krajów. Już dzisiaj wiemy, że te towary z Gdańska trafiają na Ukrainę, trafiają do Rosji, trafiają także do Niemiec. Dzisiaj, jeżeli towar, który finalnie lądował w Polsce, był odprawiany przez celników w Niemczech, w Hamburgu, to 25% z tytułu cła lądowało na rachunku niemieckiego budżetu, czyli wzrost gospodarczy w Polsce, my przecież dużo importujemy, napędzał przychody budżetu państwa niemieckiego. W momencie, kiedy towar przejdzie przez granicę polską, czyli przez Gdańsk, 25% tego cła zostanie w Polsce. 75% trafia do budżetu wspólnego, budżetu Unii Europejskiej. A to, jak szacuje się, do roku 2015-16 może wygenerować dodatkowe wpływy do budżetu w kwocie 3 miliardów złotych i to jest dopiero początek. Proszę pamiętać o tym, że my dopiero mamy 1 milion kontenerów jako moce przeładunkowe. Gdy to zwiększymy, to ta kwota na pewno wzrośnie.